Najciekawszy easter egg nawiązujący do Dark Souls. O, no jest, co dawaj, oglądamy. Co my tu mamy, widzowie? Najciekawszy easter egg nawiązujący Cześć, do Dark Souls. Z tej strony Chris. W dzisiejszym materiale zamierzam przedstawić wam najciekawsze easter egg z gier nawiązujących do Dark Souls. Niewidoczne na pierwszy rzut oka treści są z reguły ukryte przed użytkownikiem i możemy odnaleźć je m.in. w Plants vs. Zombies, World of Warcraft, Enter the Gungeon, Cyberpunku 2077, Fallout 4, a nawet trzeciej odsłonie Wiedźmina. Jest ognisko w Wiedźminie, to wiemy. Zaczynajmy. Ognisko. Najbardziej charakterystyczny obiekt ze świata Dark Souls wystąpił gościnnie w wielu tytułach, w bardziej lub mniej oczywisty sposób. Ognisko, które dla wielu graczy było synonimem odpoczynku i wytchnienia, możemy odnaleźć chociażby w Fallout 4, Overwatch, Just Cause 3, Dishonored, Death of the Outsider, dodatku do Wiedźmina 3, Krew i Wino, a nawet w Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, gdzie poza samym miejscem odpoczynku natrafiamy na zombie w zbroi wykonującego charakterystyczny gest. Cyberpunk 2077. W naszym rodzimym Cyberpunku 2077 w trybie fotograficznym możemy ustawić naszego bohatera w pozie Praise the Sun, czyli chwalmy słońce. Widziałem. Dokładnie tej samej, którą wykonuje nie kto inny jak Soler Zastory. Plants vs. Zombies Garden Warfare. W pierwszej odsłonie Plants vs. Zombies Garden Warfare na jednym z klifów natrafiamy na żółte napisy na ziemi, będące hołdem dla mechaniki wiadomości lub przyzwania z Dark Souls. Potwierdza to treść notatki, której zawartość brzmi Praise the Sun, Flower. Ty, a Plants vs. Zombies to jest w ogóle seria, która totalnie uderzyła dno, no nie? Tam jest multum jakiś Ponownie paint jest win, nawiązaniem do Rycerza Blasku Słonecznego. Tragedia. World of Warcraft. Świat World of Warcraft pełen jest easter eggów z Dark Souls. Możemy w nim na przykład napotkać NPC-a o imieniu Soler of Andoral. Ty nie jego ubiór pojęcia. Jest bliźniaczo podobny do wspomnianego już kultowego bohatera, ta, a na jego piersi widnieje jest, no. Symbol słońca. Umiejętność, którą postać gracza zdobywa po rozmowie z Soulerem, pozwala unieść ręce w stronę nieba z okrzykiem Praise the Light. Dodatkowo w grze możemy zdobyć trofkę o nazwie Praise the Sun. World of Warcraft – Mists of Pandaria. Kolejnym bardzo łatwym do rozszyfrowania easter eggiem jest ten pochodzący z World of Warcraft – Mists of Pandaria. To właśnie tam w trakcie naszej przygody możemy natrafić na wilka trzymającego w pysku wielki miecz. Skojarzenie może przywodzić na myśl Sifa, wiernego wilka Artoriasa. Enter the Gungeon. Enter the Gungeon to gra wypchana po brzegi nawiązaniami do innych tytułów, w tym do serii Dark Souls. W trakcie naszych podbojów natrafiamy na przedmiot zwany Chloranti Ring, który nawiązuje do pierścienia zwiększającego odnowienie staminy z Mrocznych Dusz. Z kolei broń Crestfaller, która zamraża, w swoim opisie odnosi się do Crestfallen Warriora z gier From Software. Możemy z niego wyczytać, ta wyjątkowa broń została przyniesiona do Gungeon przez zhańbionego wojownika, który wyrzucił ją, gdy się poddał. Jest to subtelna aluzja do bohatera, który utracił nadzieję, siłę do walki, a ostatecznie wolę do życia. NPC symbolizował mentalność graczy, którzy się poddali, uważali wyzwanie stawiane przez grę za coś niemożliwego do przejścia. Poza tym wśród przedmiotów dostępnych w grze jest jeszcze parę, które budzą skojarzenia z Soulsami. Old Knight's Flask, Armor of Thorns, Gun Soul. Odpowiadają kolejno Estus Flaskowi, Armor of Thorns i Duszą, o czym świadczą chociażby opisy tych przedmiotów. Destiny 2. Jedno z ulepszeń legendarnej zbroi Heart of the Praxis Fire nazywa się Praise the Sun. Dodatkowo wśród emotek dostępnych dla... Ej, widzowie, serio, nieironicznie, ja wychodzę z założenia, że Dark Soulsy to jest gra, która miała największy wpływ na rozwój branży gier w ostatnich 15 latach. Serio. To nawet widać teraz, jak takie casualowe gierki z PS-a mają system ogniska i odnawianie się mobów, no nie? To jest po prostu niesamowite, że coś, co było wcześniej uważane za takie bardzo hardkorowe,
tym momencie przeszło maksymalnie do casualowych kanapowych gierek z PS-a. To jest po prostu niesamowite dla mnie. Raczej możemy znaleźć pozy Praise the Light oraz Praise the Gun. The Witcher Tales Thronebreaker. W grze The Witcher Tales Thronebreaker za jednym z zawalonych mostów możemy spotkać rycerza modlącego się do słońca. Nic dodać, nic ująć. Ej, ja mam taką ochotę zagrać we Thronebreakera od kilku lat. Ja kocham w ogóle starego Gwinta, ale Thronebreaker nie jest, nie? Postawiony na starym Gwincie, jest już na tym nowym, dwurzędowym. Ja kocham tego starego, trzyrzędowego Gwinta. Jezu, chłopie, jak ja kurwa lubiłem, przecież ja to streamowałem, no nie? W ogóle kiedyś. Super sprawa to była, ja mam w tym kilkaset godzin w tym Gwincie. Tak, nie no, z 200 mam? Myślę, że z 200 mam na lajcie, nie? Ja tam też wbiłem tam chyba była 21 ranga i potem była ta proranga, no nie? No to też to sobie pamiętam, wtedy wbiłem. Ja potworami spamiłem. Czemu oni nie wypuszczą Gwinta Klasika? Serio. Ja bym giga sobie pograł w klasyk Gwinta, nie? Tylko Gwint miał jeden problem, ja pamiętam. Jak już potem wysoko grałem w Gwinta, ja grałem talią potworami, no nie? I tam się grało na bardzo małą ilość kart i grałeś te trzy szeptuchy. Te trzy wiedźmy. I często wygrywałeś pierwszy pojedynek, w drugim pojedynku pasowałeś, żeby wyciągnąć przeciwnika z bonusowej karty, co doprowadzało do wyniku 1-1, ale miałeś przewagę karty. Miałeś tam, nie wiem, 3-4 karty na ręce i miałeś 5 kart w deku. Albo 6 kart w deku. I w tych 6 kartach miałeś wiedźmy na przykład. Jeżeli ty ciągnąłeś 2 karty i z 6 kart byś pociągnął 2 wiedźmy, a nie jedną, która wyciągała wszystkie pozostałe, to miałeś instalusa, kurwa. To było tak zjebane. Pamiętam, mnie to tak irytowało. Ile ja meczy, stary, serio przegrałem potworami, przechodząc do trzeciego, do trzeciej rundy, mając w deku 6 kart, ciągnąłem 2 i na przykład wyciągałem jedną wiedźmę i drugą wiedźmę. No i jalo. No i kurwa GG, no bo masz jedną kartę mniej wtedy tak naprawdę. To miało tą siłę, jakbyś pociągnął jedną kartę, nie? A co najgorsze, jeszcze nie mogłeś zrzucić tej wiedźmy od razu, bo od razu wtedy przeciwnik widział, że ty masz jedną kartę mniej, bo ci dociągało tylko jedną z deku wtedy i przeciwnik wiedział, że ty masz jeszcze jedną na ręce. Więc nawet nie byłeś w stanie jakoś przyblefować tą kartą dobrze. To był bardzo to nie była kwestia źle zoptymalizowanego deku. To grał każdy dek, ponieważ to było bardzo silne. Bo te wiedźmy miały chyba 6-6-8 staty, tak mi się wydaje. I to 6-6-8 po prostu wyciągałeś w jednej karcie. Jest tam wyciągałeś 21, stary, tak naprawdę. Tak? Co ja mówię? 6, 6, 8, 20, sorry. Wyciągałeś 20 jedną kartą, ale miałeś bardzo duże ryzyko. Czy 24 tam net? Tam było 8, 8, 6? Możliwe? Jezu, nie wiem ile tam było. Nie pamiętam. Też koło 20, nie? I to było strasznie silne. Mega to było silne. Ale wtedy 3 deki, i pamiętam, grały w Gwincie. Grały te potwory, faktycznie, i to się chyba grało, tam były jakieś efekty pogodowe, tak mi się wydaje, tam się jakieś karantyra grało, coś takiego. Grali Skellige pod statki i grali te kurwy zielone takie, elfy, no nie? To tragedia była totalna, to było takie gówno. Nienawidziłem na to grać, na te elfy, Skojatel, Jezu. O, pięknie to widziałem. Z Nilfgaardem tylko taki finalny problem Gwinta, mam wrażenie, był taki, że ta gra jak z szachy stawała się bardzo schematyczna. Tam potem, jak już pograłeś chwilę w Gwinta i na przykład grałeś potwory na Skellige, to ty widziałeś dokładnie te same rzeczy, które się działy. Co mecz praktycznie działo się to samo. Oni bardzo mocno wyeliminowali ten element RNG, ale ten wyeliminowanie elementu RNG doprowadziło do tego, że te gry były bardzo do siebie podobne, no nie? Ale pograłbym, stary, strasznie w Gwinta, naprawdę. Zaraz po jednej z cutscenek w Killzone możemy ujrzeć na ścianie plakat Dark Trolls, który posiada dokładnie taką samą czcionkę napisu co Dark Souls. A dope Garamond Bolt. League of Legends. Skórka Gragasa z League of Legends posiada dokładnie to samo słońce, które widzimy u Solera. Co ty gadasz? Dota 2. Również inna gra z gatunku MOBA, jaką jest Dota 2, posiada nawiązania do produkcji From Software. W grze dostępny jest set... Wiecie, że w Docie jest w ogóle announcer pack z Darkest Dungeona? Wszystko, co się dzieje na mapie, masz zrobione przez... lektora z Darkest Dungeona, zajebiste to uzbrojenia jest. Uzbrojenia zwane Dark Wraith.
będący nawiązaniem do przeciwników i przymierza z Dark Souls. Jeżeli uważacie, że to mocno naciągana teoria, to opisy dwóch elementów zestawu powinny rozwiać wasze wątpliwości. Właśnie mi się giga naciągane to wydaje. Pas Mrocznego Upiora wspomina o Lordran, krainie, którą przemierzamy jako pusty. Natomiast hełm Mrocznego Upiora opisany jest jako hełm tak ciemny jak jej dusza. Lords of the Fallen. W Lords of the Fallen opis jednego z przedmiotów brzmi: kowal, który je wykuł, twierdził, że były przeznaczone dla bohatera zwanego Wielkim Kotem Loganem. Ale niestety nie ma żadnej wzmianki o kimś o tym imieniu. Co jest odniesieniem do postaci Big Hap Logana, nieumarłego czarodzieja przemierzającego Lordran. Death's Gambit. W Death's Gambit śmierć informuje nas, że aby dostać się do miasta, do którego zmierzamy, musimy uderzyć w dwa dzwony w niebo wstąpienia. Podobnie w Dark Souls, aby poczynić postęp fabularny, należy uderzyć w dwa dzwony przebudzenia, dzięki czemu otworzymy przejście do dalszego segmentu gry. Borderlands 2. Poza samym ogniskiem w grze możemy spotkać NPC-a o imieniu Solitaire, uzbrojonego w miecz oraz tarczę, a jego imię brzmi bliźniaczo podobnie do Solera. Dodatkowo w trakcie jednej z misji z dodatku Tiny Tina natrafiamy na Crestfallen Playera, który przywodzi na myśl Crestfallen Warriora. W trakcie rozgrywki dochodzi do charakterystycznej inwazji na jeźdźcy, podobnej do tych z trylogii Dark Souls. Poza tablicą informacyjną o jego pojawieniu się, przeciwnik posiada wymowną czerwoną kolorystykę intruza z gier From Software. Jezu, jakie liczby damage są w tym Borderlandsie. Tak, no, tak było. W Soulsach dzwony, jak jesteś online, to u innych graczy było słychać. To prawda, to było super. Mergo, tyle zakupy. Czy masz czasami uczucie, że chodzisz jakiś nieogarnięty? A może brakuje ci wystarczającego wglądu? Uii, ja latam! O nie, to potwór! Mikolasz, gospodarz Kęcia Pyklisa, ma dla ciebie rozwiązanie. Już od dziś, całkowicie za darmo, możesz zasadzić sobie więcej oczu w swoim mózgu, aby widzieć więcej. Jedni mówią kos, my mówimy subskrybuj Kęcia Pyklisa. Serious Sam Siberian Mayhem. Serious Sam Siberian Mayhem posiada aż trzy nawiązania do Soulsów. W trakcie rozgrywki natrafiamy na ognisko za kratami. Chwilę później dostajemy się na arenę, na której w charakterystyczny dla inwazji sposób pojawiają się przeciwnicy. W trakcie trwania samego pojedynku wyjście z pomieszczenia blokuje znana wszystkim ściana mgły. Lunacid. Ej, ja grałem w tego Lunacida. W pierwszoosobowym dungeon crawlerze Moonlight Great Sword to broń do walki wręcz. Znajdujemy ją na 50. piętrze wieży otchłani, na którym znajduje się prawie każdy przeciwnik z dotychczasowo napotkanych wrogów. Sama broń poza największymi obrażeniami w grze posiada atak dystansowy, analogiczny do jej odpowiednika z Mrocznych Dusz. Drugim nawiązaniem do Dark Souls jest Abyssal Demon, który przypomina wyglądem Titanic Demona. Armored Core 6. From Software umieścił w Armored Core 6 easter egga nawiązującego do wielkiego miecza księżycowego blasku w postaci świetlnego ostrza o nazwie Moonlight. To był ostatni przygotowany przeze mnie easter egg. Dajcie znać w komentarzach, o czym zapomniałem wspomnieć i jakie są wasze odkrycia. Zachęcam do sprawdzenia innych materiałów dotyczących analiz gier From Software na kanale. Tymczasem do zobaczenia wkrótce, Kanciapie.